Przedsiębiorców, wszystkich przyszłych przedsiębiorców, wszystkie osoby zainteresowane tematem naszego dzisiejszego spotkania i oglądające nas przez internet. Witam naszych gości w studio. Zygmunt Grajkowski, partner zarządzający funduszu Giza Polish Ventures. Osoba posiadająca doświadczenie w kształtowaniu relacji z inwestorami z obu stron, zarówno jako przedsiębiorca, jak i inwestor, posiadający 25-letnie doświadczenie. Między innymi jako dyrektor działu fuzji i przejęć PricewaterhouseCoopers, jak również członek zarządu Enterprise Investors, jednego z najstarszych funduszy venture capital i private equity w Europie Środkowej, ale zarazem jednego z najpierwszych funduszy w Polsce, który za sprawą którego odbył się istotny transfer wiedzy o kształtowaniu umów inwestycyjnych w Polsce. Witam też pana Rafała Stroińskiego, partnera w kancelarii JS Legal, Jankowski Stroiński. Pan Rafał specjalizuje się w obsłudze spółek technologicznych i w transakcjach, w szczególności transakcjach venture capital i private equity. Pan Rafał doda dodatkowo trochę międzynarodowej perspektywy o sprawach, o których będziemy dzisiaj rozmawiać. Pan Rafał jest absolwentem Uniwersytetu Harvarda, doktorem nauk prawnych i wieloletnim dyrektorem działu rynków kapitałowych kancelarii CMS Cameron McKean, gdzie obsługiwał klientów z zakresu transakcji private equity venture capital. Nasze dzisiejsze spotkanie jest trzecim spotkaniem z cyklu Akademia e-Biznesu VC View. Jest to cykl webinariów realizowany i organizowany przez portal webgov.pl i Polsko-Izraelski Fundusz Giza Polish Ventures. Dzisiejsze nasze spotkanie będzie poświęcone tematowi bardzo ważnemu, umowie inwestycyjnej. Jest to dokument ważny, bowiem określający wszystkie najistotniejsze ustalenia poczynione pomiędzy spółką a funduszem Venture Capital, które będą regulowały zasady ich współpracy przez najbliższe kilka lat. Zaczniemy od prezentacji Zygmunta, na którą serdecznie zapraszam, po której się odbędzie półgodzinna dyskusja na ten temat. No, witam serdecznie. Przyszło mi dzisiaj opowiedzieć o czymś, co jest trudne do powiedzenia językiem biznesowym i chyba mało interesującym dla założycieli startupów, mianowicie o prawnym aspekcie dokonania inwestycji przez venture capital w wasze spółki. Zdaję sobie sprawę, że ta terminologia, zwłaszcza prawnicza, jest tragiczna do zrozumienia. Postaram się jakoś przełożyć ją na ludzki język, aczkolwiek łatwe to nie będzie. Dzisiaj poproszono mnie, żebym wytłumaczył, na czym polega term sheet, tak zwany list intencyjny albo warunki ogólne, a później opowiedział o umowie inwestycyjnej. To po polsku, po angielsku jest to investment agreement i shareholders agreement. Spróbujemy wytłumaczyć ich istotne elementy. Postaram się po kolei najpierw opowiedzieć o tym, jaka jest rola, jaka jest funkcja term sheetu, czyli listu intencyjnego, a potem po kolei omówić główną część umowy inwestycyjnej i ewentualnie najważniejsze elementy załączników do niej, tak żebyście wiedzieli, z czego składa się cały komplet, cały zestaw umów inwestycyjnych z venture capital. No to zacznijmy od listu intencyjnego. List intencyjny, zwany term sheetem, przede wszystkim jest pisany nie przez prawników, tylko pisany jest językiem ludzkim, językiem biznesowym pomiędzy venture capital jako inwestorem, a założycielami startupu czy spółki, w którą fundusz ma zamiar zainwestować. W związku z tym jest on krótki, pisze się w nim zapisy dotyczące poszczególnych elementów, tak konkretnie wymieniając ustalenia, co do których żeśmy się zgodzili w trakcie rozmów, w trakcie negocjacji.
i ze swojej funkcji nie posiada on wiążącego charakteru, w tym sensie, że nie jest on prawnie wiążącym dokumentem, który zobowiązuje do dokonania transakcji. Jest to jak gdyby zapis tego, co sobie ustaliliśmy i tenże term sheet przekazujemy do prawników, którzy z tego robią już właśnie umowę inwestycyjną i cały duży dokument, który już później jest prawnie wiążący. Przejdźmy teraz do umowy inwestycyjnej i porozumienia wspólników. Potem w dalszej części wytłumaczę, czym te dwie części się różnią. Tym niemniej to, co jest ważne, co odróżnia już umowę inwestycyjną od poprzednio wspomnianego term sheetu, jest to, że jest to już dokument napisany przez prawników ich językiem, bardzo precyzyjnym, dłuższym, za pomocą którego opisują oni te zapisy i ustalenia z term sheetu, które zostały uzgodnione pomiędzy Venture Capital a startupami. Czym się różni umowa inwestycyjna od porozumienia wspólników? Otóż umowa inwestycyjna to jest ten fragment umowy, który mówi o tym, kto kiedy ile inwestuje. Natomiast porozumienie wspólników w tej części swojej będzie opisywał istotny sposób współpracy między Venture Capital jako nowym udziałowcem, jako nowym akcjonariuszem, a założycielami, o czym ja dalej jeszcze później powiem. Jednym z najważniejszych załączników do umowy inwestycyjnej jest statut spółki. Jeżeli statut, przypomnę, dotyczy spółki akcyjnej, umowa spółki dotyczy spółki z o.o. Którykolwiek z dokumentów by to nie był, to jednak jest to dokument, który opisuje podstawowe elementy takie jak ile udziałów jest w danej spółce, kto je ma, kiedy objął. W tym dokumencie napisane są wszystkie organy zarządzające spółki, takie jak zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenie wspólników, sposób ich powoływania, sposób ich kompetencje. Postaram się dalej może parę zdań na ten temat powiedzieć. Tym niemniej chciałbym zwrócić uwagę, że to jest istotny załącznik, który jest rejestrowany w KRS-ie, czyli w Krajowym Rejestrze Spółek i jest dostępny publicznie dla tych, którzy chcieliby się z nim zapoznać. W związku z tym musimy wiedzieć, tak, jakie zapisy umieszczamy w tym publicznym dokumencie, a jakie wyłącznie w porozumieniu wspólników, które dotyczy i jest do wiadomości wyłącznie z akcjonariuszy danej spółki. Kolejnym załącznikiem są oświadczenia i zapewnienia spółki i wspólników, zwane z angielska reps and warranties. Na czym to polega? Otóż stara zasada, że ufamy i sprawdzamy, polega tutaj na tym, że państwo jako startupowcy mówicie, jaki jest w spółce. Mówicie, że macie takie zobowiązania, taki status prawny waszego know-how, patentów, oprogramowania, tyle jest udziału w spółce. Dajecie pewne informacje w trakcie naszych rozmów, które my przejmujemy wszystko w dobrej wierze. Natomiast w ramach umowy po prostu zamiast odpowiednich dokumentów, jakichś zaświadczeń, przyjmujemy od założycieli, jak i zarządu spółki, po prostu oświadczenie i zapewnienie, że tak jest, jak żeście to przekazali. I ten dokument po prostu stanowi dla nas informację, jaka jest rzeczywista sytuacja w spółce. Też później może opowiem dalej, jak to, w jakiej części się to składa. Kolejnym załącznikiem, niekoniecznie musi on wystąpić, jest umowa transferu własności przemysłowej czy też intelektualnej do spółki. Zdarza się bowiem czasami tak,
że zwłaszcza na etapie startupu, że cała wiedza, know-how, oprogramowanie, patenty, różne rzeczy, które stanowią tak naprawdę o wartości tej części udziałów, która należy do założycieli, jest bądź w głowach założycieli, bądź zupełnie poza spółką, zwłaszcza jeżeli spółka jeszcze nie istnieje. W związku z tym no musimy sobie napisać taką jakby umowę, której napiszemy co, tak, czyli jakie elementy kapitału intelektualnego, jakie patenty, oprogramowanie jest przenoszone przez założycieli do spółki, tak aby to spółka stała się pełnym i pełnoprawnym właścicielem tych wszystkich elementów i to jest dla nas bardzo istotny element. I teraz może spróbuję przejść się po liście intencyjnym lub term sheet po to, żeby zaznaczyć, wymienić i opisać krótko poszczególne najważniejsze jego elementy. Przede wszystkim w tym term sheetie opisujemy strony, czyli kto pomiędzy kim a kim ten term sheet jest zawarty. Są to najczęściej docelowo wspólnicy nowej spółki albo wspólnicy już istniejącej spółki i zarząd. Bardzo istotne jest to, że opisujemy tam, o jakiej kwocie na inwestycje mówimy, tak, i definiujemy, na co te środki mają być przeznaczone i w jakim harmonogramie wydane. To nie jest tak, że Venture Capital przekazuje środki i rób ta co chce ta, że jest to jakby do dowolnego wykorzystania. No niestety przykro mi, ale z tego jakichś Mercedesów za bardzo kupować nie można. Mamy określony biznesplan, którym strony się umówiły i te środki i muszą być przeznaczone zgodnie z celem inwestycji, no więc najpierw musimy opisać sobie, na czym to ta inwestycja polega. Tak? Również w tym term sheet zaznaczamy, ile udziałów obejmie Venture Capital za tą wpłatę, za swoją inwestycję, jaki to będzie stanowić procent w spółce. Określamy ewentualnie transze, czyli czy to jest w jednej transzy, czy w kilku transzach. Jeżeli te transze mają jakieś warunki, no to są opisywane te warunki, kiedy my je będziemy chcieli przekazać. I również określamy pewne zgrubnie opisane elementy i sposoby wyjścia funduszu z inwestycji, bo jak wiecie, fundusz na całe życie do spółki nie wchodzi. W związku z tym to są te główne elementy opisane, jak przypomnę, biznesowym językiem. Do tegośmy wiedzieli, na co się umówiliśmy. Dodatkową rzeczą, którą staramy się umieszczać w term sheetach, jest informacja o tym, jak się umawiamy co do sposobu zarządzania spółką. No, kto zarządza spółką? Spółką zarządza zarząd, nadzoruje rada nadzorcza, no i oczywiście największe kompetencje ma zgromadzenie wspólników. Chcielibyśmy już na poziomie term sheetu wiedzieć, na co się umawiamy, tak? Czyli ile miejsc w Radzie Nadzorczej będzie posiadał fundusz, jakie uchwały będą wymagały jego obecności przy głosowaniu, zgody i tak dalej. Więc to jest pierwsza część jak gdyby zapisów. Druga to są też zapisy, które ustalają na przykład reguły związane z anti-dilution protection, czyli ochroną przed rozmyciem. Ja o tym chyba powiem dokładniej w części umowy inwestycyjnej, bo to jest ważny element, aczkolwiek na poziomie term sheet bardzo tylko ogólnie zarysowany, a dokładnie opisany już w umowie spółki. Co jeszcze istotnego, o czym zawsze wszyscy głośno mówią, jest zapisane w term sheetie? No mianowicie przede wszystkim wycena primany, czyli wycena, którą w ramach rozmów fundusz z założycielami, na ile fundusz wycenił tą część intelektualną, czyli udziały założycieli. I oczywiście z tego wynika wycena post-money, czyli wycena spółki, która jest sumą wartości pre-money valuation, czyli tego, na ile została wyceniona spółka przed inwestycją, plus inwestycja. Suma jest bardzo prosta, jest to post-money valuation.
Również w term sheet'cie zapisujemy sobie pewną klauzulę poufności, czyli mówimy o tym, że staramy się nie informować i nie przekazywać otrzymanych informacji nikomu, który jest do tego nieupoważniony. I mamy taką klauzulę wyłączności, która mówi, że jeżeli już mamy jakiś okres narzeczeński z danym funduszem, to staramy się przez te przynajmniej 2 miesiące czy okres na zamknięcie inwestycji nie rozmawiać z nikim innym, chociażby dlatego, że szanujemy czas i środki zaangażowane finansowe przez dany fundusz do tego, żeby tą transakcję już zamknąć. No to przejdźmy w takim razie do elementów zapisu umowy inwestycyjnej i jej głównych załączników, tak żeby, jeżeli ją otrzymacie albo zobaczycie, żeby można było rozumieć jej terminologię i poszczególne czasami skomplikowanie wyglądające bądź obco brzmiące nazewnictwo. Jak wspomniałem, umowa inwestycyjna w przeciwieństwie do term sheetu już jest napisana przez prawników. W związku z tym bądźcie przygotowani, że język tej umowy będzie dość, powiedziałbym, nieco inny niż używany w środowisku startupowców i wymaga no, takiego troszeczkę podejścia ze zrozumieniem i takiego poczucia, że te zapisy są na tyle precyzyjne i muszą być tak sformułowane, że kiedyś w przyszłości ktoś będzie potrzebował je zinterpretować w sposób precyzyjny, a nie tylko ogólnie zapisane. Jakie są elementy z kolei umowy inwestycyjnej i porozumienia wspólników? Tak? No przede wszystkim opisujemy, kto z kim zawiera tę umowę. Chciałem tutaj powiedzieć, że stronami umowy inwestycyjnej zawsze są praktycznie wszyscy przyszli udziałowcy i zarząd kluczowe osoby spółki po to, żeśmy byli pewni, że wszyscy tę umowę przynajmniej znają lub przeczytali. Staramy się umieścić podstawowe definicje pojęć i skrótów, żebyśmy wiedzieli, co jest co i używając pewnej nazwy, żebyśmy rozumieli, co mieliśmy na myśli. Oczywiście mamy tam też zapisane przedmiot umowy, czyli jaka jest inwestycja, jakiej wielkości, już dokładnie, precyzyjnie i opisujemy cały sposób zarządzania tą spółką w trakcie już po inwestycji. Jakie pojęcia chciałbym wytłumaczyć, które zazwyczaj są nowe albo są nietypowe, zwłaszcza też i na rynku polskim? Przede wszystkim są to tak zwane preferred shares, czyli akcje uprzywilejowane. Nie wiem dlaczego akurat w polskim prawie spółek prawa handlowego nie istnieje taka kategoria. Istnieje natomiast na całym świecie i jest powszechnie używana przez wszystkie venture capital z Doliny Krzemowej, Izraela. Czy w innych krajach. Preferred shares, czy akcje przywane są to takie akcje, które dają funduszowi takie poczucie, że ich włożony kapitał monetarny, czyli inwestycja w pierwszej kolejności zostanie zwrócona w momencie, w którym spółka będzie uzyskiwać jakieś dochody ze sprzedaży swoich aktywów albo udziałów. Może spróbuję to zobrazować takim przykładem, jeżeli mamy inwestycję na przykład 1 000 000 zł za 50% spółki dokonaną powiedzmy dzisiaj i za 2 dni założyciele rozmyślają się i twierdzą, że właściwie stwierdzili, że z tego pomysłu to nic nie będzie, w związku z tym likwidujemy tą spółkę i kilka dni potem, gdyby po likwidacji następuje wypłata gotówki, której w tej spółce jest. W związku z tym fundusz płacił najpierw 1 000 000 zł, tak? Ale 3 dni potem, mając 50% tej spółce, dostaje z powrotem już tylko 500 000 zł, a założyciele odbierają 500 000, które przynależy im z tytułu udziałów. W związku z tym ten zapis ma tą cechę, że w pierwszej kolejności po likwidacji spółki lub jej sprzedaży oddaje się kwotę zainwestowaną
funduszowi, a potem dopiero się dzieli resztę, nadwyżkę, tak żeby ona była pomiędzy wszystkich udziałowców. Co to jeszcze jest minimalna stopa zwrotu, czyli tak zwany hard rate. Mianowicie te akcje uprzywilejowane mają dodane zawsze coś, co się nazywa właśnie ten hard rate. To jest tam powiedzmy około 8-10%, różnie to się negocjuje. Natomiast jest to minimalny kapitał, jak gdyby, który jest dodawany, powiększany do inwestycji w czasie, tak? Czyli tak, żeby też ta kwota miała swoją jak gdyby premię z tytułu tego, jak długo w spółce funkcjonowała. Cóż to są warunki zawieszające? Warunki zawieszające polegają na tym, że czasami jest tak, że jeszcze spółka lub założyciele coś muszą zrobić, uczynić po to, żeby inwestycja mogła się dokonać. Na przykład warunkiem zawieszającym może być przeniesienie właśnie praw własności do know-how, do elementów kapitału intelektualnego do spółki. I inwestorzy mówią tak, okej, my zainwestujemy, ale pod warunkiem, że najpierw spółka będzie posiadała to, co dla nas jest wartością i to jest nasz warunek zawieszający. Będzie spełniony, inwestycja jest zrealizowana. Także to są takie warunki, które możemy sobie omówić, które będą dokonane pomiędzy podpisaniem umowy inwestycyjną, a jej zrealizowaniem. Co to są przepisy przejściowe, tak? Tak brzydko to brzmi, standstill, period. Proszę Państwa, trwanie umowy inwestycyjnej i realizacja niestety zabiera trochę czasu. To jest tak, że załóżmy, że dzisiaj w poniedziałek podpiszemy jakąś umowę inwestycyjną. Do czasu, kiedy ona zostanie zrealizowana, czyli wpłacone pieniądze, trzeba dokonać jeszcze pewnych czynności. Trzeba zwołać walne zgromadzenie, podnieść kapitał, wyemitować akcje, udziały dla Venture Capital, potem go zarejestrować w KRS-ie. No w tym czasie mija tam powiedzmy kilka tygodni między podpisaniem umowy inwestycyjnej, a okresem zamknięcia, czyli dokonaniem na przykład już fizycznie wpłaty przez nas. I w tym okresie spółka może się zmienić diametralnie, tak? Znaczy założyciele mogą podpisać jakąś na przykład, nie wiem, umowę kredytową lub poręczenia kredytu swojemu szwagrowi, może sprzedać najistotniejsze elementy oprogramowania lub własności przemysłowej komuś innemu. Krótko mówiąc, ten zapis mówi tyle. Proszę Państwa, nie zmieniamy niczego w tym czasie między istotnego, tak, między momentem, kiedy umowę żeśmy podpisali, a do momentu, kiedy mają wpłynąć środki od funduszu i on stanie się pełnoprawnym udziałowcem tej spółki. No, żeby się nie okazało, że co innego, spółka jest w zupełnie innym stanie niż żeśmy myśleli. Co jest istotnym jeszcze elementem praktycznie wszystkich umów zawieranych przez Venture Capital, jest to coś, co się nazywa anti-dilution protection, zwane z Polska ochrona przed rozmyciem. Na czym to polega? Otóż wyobraźcie sobie Państwo, że fundusz w rundzie pierwszej wycenił spółkę, niech będzie, zaoferował 1 000 000 zł za 10%. Za rok okazało się, że niestety, ale spółka no, nie dotrzymała tego, co miała być zrobione. Wyszło zupełnie inaczej, jest słabo, jest kiepsko. Nie było tak różowo jak w wersji demo, którą przedstawiali założyciele Venture Capital w pierwszym etapie. W związku z tym potrzeba spółce kolejnych pieniędzy. Idzie spółka na rynek, pozyskuje nowego inwestora, tylko tenżeż inwestor już wynegocjował w zmienionej sytuacji spółki cenę za jeden udział o połowę niższą od tego, którego zapłacił fundusz w pierwszej rundzie. Wówczas występuje sytuacja taka, że że wchodzi mechanizm anti-dilution protection, i udziały tego pierwszego inwestora Venture Capital zostają przeliczone tak, jakby ta kwota, którą on wpłacił, została objęta po cenie, którą uzgodniono z tym drugim inwestorem, czyli niższą. W ten sposób jak gdyby zapewnia się, że ten pierwszy fundusz no, nie wyjdzie jak Zabłocki na mydle, tylko w miarę proporcjonalnie do nowego inwestora obejmie odpowiednią ilość udziałów. Zdarza się jeszcze tak czasami, że dodaje się taki warunek pay to play, czyli
taką sytuację, że jak chcesz mieć to prawo anti-dilution, to musisz zauczestniczyć pro rata do posiadanych udziałów w tej nowej, kolejnej emisji. Proszę Państwa, czasami jest tak, że fundusz, rozmawiając z założycielami, słucha opowieści, że to będzie wspaniale i będą jak gdyby fantastyczne wyniki. Fundusz mówi, że może nie do końca będą aż tak dobre, będą dobre, ale może mniej dobre. W związku z tym nie ma co dyskutować dyskutować o przeszłości. Warto zobaczyć, jaka ona będzie za te parę lat. I do tego służą takie mechanizmy zwane adjustment mechanizm, czyli coś takiego, które opisuje, jaka będzie struktura udziałowa na wypadek wystąpienia pewnych scenariuszy innych, lepszych lub gorszych. Czyli działa to w ten sposób. Jeżeli umawiamy się, że spółka, załóżmy, wygeneruje tam 10 milionów złotych przychodu za 3 lata, więc wyceniamy tą spółkę dzisiaj tak, jakby to tak się zdarzyło, ale za te 3 lata okazuje się, że to było tylko 8 milionów złotych przychodu. W związku z tym według pewnej formuły następuje adjustacja tych udziałów do takiego jakby zmienionego scenariusza i do tego służą właśnie opcje call i put, które jak gdyby regulują ten docelowy sposób i strukturę udziałów. Natomiast co to jest opcja zakupu, sprzedaży, buy, sell? Proszę Państwa, fundusz ma swój horyzont 8-letni, tak? My mamy czas życia, nie jest taki jak przedsiębiorstwa forever, tylko mamy 8, czasami 10 lat okresu życia. W związku z tym zawsze musimy wyjść w tym okresie. I już pod koniec tego okresu, kiedy widać, że spółka już 7 lat jak gdyby jest, powiedzmy, w portfelu, 6-7 lat, no trzeba coś zrobić i jakoś się rozstać. Nie ma lepszej metody jak rozstanie się wspólników, jak właśnie opcja buy sell. Ja może wytłumaczę to na przykładzie, żeby zrozumieć, jak to działa. To jest trochę tak, jak kiedyś nasi rodzice mówili, że jedno dziecko dzieli jabłko, a drugie wybiera, którą połowę sobie bierze. Wtedy to pierwsze zawsze stara się równo podzielić, żeby doprowadzić do sytuacji, że to będzie sprawiedliwie. Natomiast ta opcja buy sell, ktoś mi kiedyś opowiadał, że to może pochodzić z czasów, kiedy celnik w porcie gdańskim 300 lat temu clił statki wpływające ze zbożem do Polski, siedział sobie machając nogami nad Wisłą, przepływał statek, pytał się kapitanie, ile jest warte twoje zboże, on mówił 100 tysięcy talarów, 10% podatku, 10% proszę do kasy zapłacić. Następny mówił, to ile wy macie tego zboża na statku, no mam 50 tysięcy talarów, 10% proszę o podatku zapłacić do króla. A następny wpływał, mówił, a ile wy macie, no mam 70 tysięcy talarów. Patrzy celnik, widzi, że tam jest pełno zboża, to jest warte co najmniej 300 tysięcy talarów, w związku z tym mówi, proszę do kasy odebrać 70 tysięcy talarów, zboże przekazać królowi. Tak podobnie działa właśnie opcja buy sell, czyli my jako fundusz mówimy tak, że my ustalamy cenę, po ile chcielibyśmy tę akcję nabyć, natomiast założyciele mają prawo wyboru, albo sprzedają, albo kupują. Jak uznają, że żeśmy zaniżyli, to kupują, jak uważają, że zawyżyliśmy, to sprzedają. Tak działa opcja buy sell. Jaki jest istotny jeszcze inny element umowy inwestycyjnej? To przede wszystkim zakaz zbywania udziałów, czyli lock-up dla założycieli. No, jest to dla nas o tyle istotne, że proszę Państwa, my wspieramy foundera, założyciela w jego finansowaniu. W związku z tym zawsze w tych umowach umawiamy się w ten sposób, że my jesteśmy z nim i jego wspieramy, czyli on wyjdzie ze spółki po nas. Tak? No nie może być sytuacji, że my zainwestujemy w spółkę, natomiast założyciel się rozmyśli, pojedzie sobie na jachty na Bahama, a my będziemy spółką zarządzać. Oczywiście jest to zrozumiałe, że w związku z tym wymagany jest tak zwany lock-up na sprzedaż udziałów i akcji. W związku z tym no nie wolno po prostu dokonać zbycia przed tym, zanim fundusz nie dokona zbycia swoich udziałów. Innym z elementów istotnym jest to, jak zarządzamy dywidendą. Już pomijam fakt, że w spółkach typu startup czy w ogóle rozwijających się wypłacanie dywidendy jest bez sensu, bo nie po to pozyskujemy kapitału, żeby później go z powrotem po opodatkowaniu zwracać akcjonariuszom. Tym niemniej chcemy co do tego sobie wyraźnie powiedzieć, że całe środki wypracowane, jak i środki pochodzące z inwestycji idą na rozwój spółki, na rozwój produktów, rynku,
żeby spółka nabierała wartości, a nie wypłacamy sobie za pół roku dywidendę. Co, jak wspomniałem, jest istotne i opisane w statucie spółki. Jest to przede wszystkim to, żebyśmy wcześniej już sobie ustalili, tak, kto, jak uczestniczymy w walnych zgromadzeniach wspólników, jakie są głosowania. Mamy katalog enumeratywny, czyli wypisane, nie wiem, 10-15 najważniejszych spraw, do których mówimy sobie tak, w tych sprawach musi uczestniczyć przedstawiciel funduszu, mimo że jest mniejszościowym udziałowcem, ale musi wyrażać zgodę na przykład na to, żeby go rozmyć, żeby pozyskać kapitał po innej cenie. No tutaj są pewne kluczowe elementy, na które trzeba mieć zgodę wszystkich stron. Tak samo to samo dotyczy rady nadzorczej, jak i zarządu. Co może istotne, tutaj warto powiedzieć, że zawsze czy często założyciele obawiają się tego, że ktoś będzie chciał zmienić zarząd. Zwracam uwagę, że sytuacja jest zupełnie odwrotna, że to venture capital będzie w swoich zapisach dążyć do tego, żeby zarząd zawsze został, tak, żeby był i trwał i budował tą spółkę. I zmiana zarządu to już jest absolutnie wybitnie sprawa tragedii i tego, że coś trzeba zrobić w tej spółce, bo się bardzo, bardzo źle dzieje. Co jest istotnym jeszcze elementem zapisu statutu spółki? No przede wszystkim prawo pierwszeństwa nabycia, czyli tak zwane right of first refusal, czy mamy sytuację taką, że jeżeli ktokolwiek docelowo będzie chciał sprzedać swoje udziały, to w pierwszej kolejności aktualni założyciele mają prawo do tego, żeby na tych samych warunkach te udziały nabyć. To oczywiście chodzi o to, żeby nie rozszerzać grona akcjonariuszy, tylko żeby w miarę możliwości trzymać się w swoim własnym gronie. Dwie istotne klauzule, które są typowo ze slangu venture capital, jest to klauzula typu tag along i drag along, czyli pierwsze wytłumaczę w ten sposób jako prawo do przyłączenia się. Polega to na tym, jest chyba oczywiste, zrozumiałe, że jeżeli fundusz wspiera konkretnego założyciela, foundera, bo to właśnie jemu powierzył swoje środki, to w wypadku, gdy po jakimś czasie on zechce sprzedać te swoje udziały, wszystkie, wyjść ze spółki, to oczywiście z poszanowaniem opcji lock-upu może, ale musi zapewnić tak warunki transakcji, żeby również z nim sprzedane zostały udziały wszystkie venture capital. Może na przykładzie, to polega na tym, że jeżeli założyciel dostanie fantastyczną cenę od mafii kolumbijskiej na to, żeby zakupić jego udziały, no a my jako venture capital nie do końca chcielibyśmy być w spółce z kimś, wspólnikami, to proszę bardzo, wyrażamy na to zgodę, tym niemniej proszę tak to zaoferować, tak ułożyć strukturę tej transakcji, żebyśmy my również byli jej stroną i wyszli ze spółki. Natomiast co to jest drag along? To jest sytuacja odwrotna. Chodzi o to, że po paru latach, po 7 latach, kiedy trzeba ze spółki wyjść, jest nabywca typu Microsoft, Google, który chciałby kupić 100% tej spółki, a jest tam w tej spółce 3% pracownik kluczowy, który otrzymał to w formie akcji. On mówi, że on akurat nie sprzeda, bo się do spółki przywiązał, no a w związku z tym do transakcji może nie dojść, bo nabywca warunkuje to tylko 100%. W tym sytuacji ten zapis drag along pozwala jak gdyby skłonić czy przymusić udziałowców do tego, żeby sprzedali swoje udziały po tej samej cenie, co ustalone zostało z tym wspomnianym Googlem czy Microsoftem. Wspomniałem o tym, że istnieje taki dokument jak oświadczenia woli i gwarancje. Tam są poszczególne fragmenty, które dotyczą tego, że spółka oświadcza, ile rzeczywiście tych udziałów w spółce istnieje, oświadcza, jakie jest zadłużenie tej spółki, oświadcza, czy są jakieś spory sądowe prowadzone, czy ktoś ma jakieś roszczenia wobec tej spółki, oświadcza, że prowadzi spółkę zgodnie z regułami podatkowymi, czyli i że księgi rachunkowe, bilanse, które przedstawiła, są takie prawdziwe, jakie nam przedstawione. Czyli krótko mówiąc, przedstawione zostały wszystkie podstawowe rzeczy, co do których, na podstawie których my żeśmy dokonywali
wyceny i transakcji. Innym z elementów, który wspomniałem, jest ta umowa transferu IP do spółki i tutaj chciałbym tylko powiedzieć, że no właściwie nie ma możliwości, żeby Venture Capital zainwestowało w spółkę, w której kluczowe aktywa intelektualne, prawa, patenty, oprogramowanie należą na przykład prywatnie do jej właściciela albo do jakiejś innej spółki. No my inwestujemy głównie w IP, czyli musimy być pewni, że to właśnie jest, znajduje się w środku w spółce i celem zapewnienia tego jest ta umowa, żeby dokonać tego transferu przed transakcją. Warto wspomnieć jeszcze, już pod sam koniec, na to, co się nazywa tak convertible loan, czyli taka też chyba typowa dla venture capital formuła. Jest to po polsku pożyczka spłacana poprzez potrącenie z wpłatu na akcję. Starając się przetłumaczyć ten język prawniczy na polski, chodzi o to, że czasami jest tak, że wiemy, że na przykład za rok sytuacja spółki się może znacznie polepszyć i będzie kolejna runda finansowania, ale potrzebne są środki na taki bridge financing, czyli na takie parę miesięcy, na 6 miesięcy, na rok. W związku z tym nie podnosimy kapitał my jako istniejący już venture capital w tej spółce, tylko wpłacamy je w postaci tak zwanej pożyczki, ale która będzie konwertowalna na akcje, ale po cenie, którą ustali się już z tym nowym inwestorem, powiedzmy za rok, a więc wyższej. I tam istotnymi elementami tego typu instrumentu jest to, że musimy sobie tylko opisać, jakim procencie będzie przysługiwał temu, który tą pożyczkę udzielił, dyskonto od ceny tej końcowej, powiedzmy za rok, w czasie, no tak, żeby nie było sytuacji, że pieniądze wpłacone dzisiaj i pieniądze wpłacone za rok mają dokładnie tą samą konwersję na akcję. I to byłoby chyba tyle na dzisiaj. Ja myślę, że może w dyskusji, którą za chwileczkę będziemy tutaj toczyć, uda się jeszcze odpowiedzieć na jakieś pytania, które przyjdą lub padną od was, od państwa, może które prowadzący tutaj mi zadadzą, natomiast jeżeli udało mi się chociaż w części wytłumaczyć tą zawiłą strukturę z umów inwestycyjnych z Venture Capital, to jestem bardzo zadowolony. Dziękuję bardzo. Zygmunt, bardzo dziękuję za prezentację. Swoje pierwsze pytanie skieruję do Rafała. Oczywiście z prośbą o skomentowanie prezentacji. Co twoim zdaniem z wymienionych przez Zygmunta postanowień i cech i struktury umowy inwestycyjnej, czy zostały zawarte twoim zdaniem wszystkie najważniejsze? Czy jest coś, co być może szczególnie byś podkreślił? Czy może jest coś, co byś dodał do tej prezentacji? Dziękuję. Uważam, że ta prezentacja w bardzo trafny i taki ładny sposób przedstawiła to, czym jest umowa inwestycyjna, bo umowa inwestycyjna jest pewną strukturą, jest pewnym instrumentem prawnym, który przedstawia, w jaki sposób fundusz, który, co nie jest bez znaczenia, inwestuje cudze pieniądze, które zostały mu powierzone, w spółkę, w założycieli, w ich pomysł, w ludzi jako takich. I z tego punktu widzenia konieczne jest podpisanie właśnie term sheetu, o którym mówił Zygmunt, który w ogólny sposób przedstawi, jak ta inwestycja ma wyglądać, na jakich warunkach ona jest dokonywana przez fundusz, na jakich warunkach przedsiębiorca ją przyjmuje. I później ten term sheet jest rozbudowywany właśnie w umowę inwestycyjną, tak, w formie umowy inwestycyjnej, która przedstawia etapy trwania tej inwestycji, od początku, od jej ustrukturyzowania, terminu wniesienia poszczególnych transz przekazywanych środków, poprzez opisanie, jak później fundusz i przedsiębiorca mają ze sobą współistnieć w tym okresie inwestycji w takim celu, żeby no, spółkę jak najbardziej rozwinąć, żeby zwiększyć jej wartość. No i później koniec końców, w jaki sposób ma się odbywać wyjście z inwestycji przez fundusz, no bo musimy o tym pamiętać, że fundusz dokonuje inwestycji po to, żeby po jakimś tam okresie z niej wyjść i osiągnąć określoną stopę zwrotu. Dziękuję. Zygmunt, pytanie o twoje doświadczenie.
Odbyłeś w trakcie swojego doświadczenia zawodowego niejedne negocjacje dotyczące umowy inwestycyjnej term sheetu. Jakie z omawianych postanowień, o których mówiłeś, wywołują najwięcej nieporozumienia, zajmują najdłużej czasu, żeby je wyjaśnić i żeby ustalić warunki, które docelowo będą zapisane jako postanowienia umowne? Przede wszystkim muszę rzeczywiście potwierdzić, że term sheet to jest to coś, co my ludzkim językiem, jak biznesmen z biznesmenem omawiamy. Jeżeli się nie dogadamy na poziomie term sheetu, to szkoda angażować prawników, żeby to zapisali mądrzejszym, precyzyjnym językiem. I to warto najpierw zaczynać od tego dokumentu, żeby zobaczyć, czy ja chcę lecieć na Księżyc, a ty na Marsa, czy nie na odwrót. To taka uwaga, bardziej porada praktyczna. Jeśli chodzi o rzeczy, które w term sheetie najbardziej budzą kontrowersje, oczywiście jest to różnie, ale zdecydowanie to są te, na które nie founderzy się nie zgadzają, tylko których nie rozumieją. A tych nie rozumieją, których w Polsce nie ma w naszym systemie prawnym, tak w praktyce stosowanym. Wydaje się, że to jest właśnie tak zwane akcje czy udziały uprzywilejowane i nie chodzi tu o uprzywilejowanie co do głosu czy dywidendy, tylko właśnie co do upłynnienia, po angielsku zwane liquidation, tutaj może fachowiec później bardziej to jak gdyby ten temat rozwinie. I to wymaga po prostu wyjaśnienia, opisania, na czym to polega. Próbowałem to zrobić przed chwilą w swojej prezentacji, może mi się udało. Drugą rzeczą, która zazwyczaj jest nietypowa, to jest anti-dilution protection, czyli ochrona przed rozwodnieniem w kolejnych rundach finansowania. To też jest czasami coś, co wymaga wyjaśnienia. A z rzeczy może bardziej zabawnych, związanych z nieporozumieniami wzajemnymi, to jest to, że funder przychodzi i czasami ma wrażenie, że zapisy term sheetu dają uprawnienie funduszowi do tego, żeby zwolnił lub zmieniał zarząd, a w tym samym momencie czyli ja siadam do tego stołu i robię wszystko, żeby jak najwięcej zapisów było odwrotnych, czyli takich, które zagwarantują mi, że ten zarząd w tej spółce będzie tak długo, co najmniej jak ja w tej spółce jestem. I to raczej wynika właśnie z niezrozumienia tego, co venture capital, jakie ma funkcje, jakie role. I w większości wypadków to wymaga na wyjaśnieniu, a nie na negocjacjach. Jeśli jeszcze można uzupełnić tę wypowiedź, to ja bym właśnie podkreślił znaczenie tego, że wiele osób tych, z moich przynajmniej obserwacji, tych umów nie rozumie. Bo tak, term sheet ma 3, 4, 5, 8 stron. Umowa inwestycyjna, pierwszy projekt ma 20, 30, 40, natomiast podpisywane dokumenty jako w pakiecie, łącznie z wszystkimi załącznikami, to jest około 100 stron. Czyli ten dokument się rozrasta i jest to dokument skomplikowany, jak na umowę, który zawiera, jak tutaj Zygmunt trafnie przedstawił, szereg różnych postanowień. Większość z nich ma swoje angielskojęzyczne nazwy, co jakby dodaje troszeczkę egzotyki tym umowom. Co nie znaczy, że tych umów należy się bać, co nie znaczy, że każda umowa jest polem minowym, na którym co chwila się wyleci w powietrze. Natomiast oznacza to, że te umowy trzeba przeczytać, trzeba je zrozumieć. Trzeba zrozumieć każdy z zapisów, bo każdy z tych zapisów pełni jakąś funkcję ekonomiczną, czy to dotyczącą zainwestowania środków, czy wyjścia z inwestycji, czy też alokacji ryzyka pomiędzy stronami. I często spotykanym problemem jest, że te umowy właśnie nie są rozumiane. Nie są rozumiane przez przedsiębiorców, którzy je czytają. I to nie jest dobrze, bo umowa działa wtedy, jeżeli obydwie strony ją rozumieją i podpisując pod nią, potwierdzają swoje rozumienie tego tekstu, bo tylko wtedy są w stanie jej przestrzegać. Natomiast wymaga ona rzeczywiście pewnej wiedzy prawniczej, żeby no, należycie uczestniczyć w procesie właśnie jej negocjowania i tak naprawdę tworzenia instrumentu, który będzie zwiększał efektywność współpracy obydwu stron, które tę relację wzajemną będzie regulował, bo negocjacja umowy inwestycyjnej to nie jest gra zero-jedynkowa. To nie jest tak, że strata jednej strony jest korzyścią drugiej. Śmiem twierdzić, że w większości wypadków to właśnie nie jest gra zero-jedynkowa i można wspólnym działaniem, wspólnym pochyleniem się nad problemem, można wytworzyć bardzo wiele wartości, bardzo wiele korzyści.
Moje kolejne pytanie będzie dotyczyło jednego z postanowień umowy, a mianowicie preferred shares, akcji uprzywilejowanych. To będzie pytanie do Zygmunta. To Rafał jest ekspert. Ja może spróbuję wytłumaczyć to, jak gdyby, tak jak to próbowałem może nieudolnie zrobić na prezentacji, czyli wyjaśnić, jaka jest funkcja, tak? No bo oczywiście definicję prawną można opisywać. Tym niemniej mi się wydaje, że przede wszystkim mamy nieporozumienie językowe, tak? Preferred shares dotyczy sytuacji tak zwanej liquidity event, tak, po angielsku, sorry za tą angielszczyznę. Liquidity event w Polsce się kojarzy z likwidacją spółki. Likwidacja, czyli jej zamknięcie, bankructwo, upadłość, zaprzestanie działalności. W języku angielskim liquidity oznacza płynność, tak, czyli upłynnienie. My mówimy o sytuacji, w której spółka jest upłynniana. Upłynniana w rozumieniu takim, że na przykład sprzedaje swoje kluczowe aktywa, licencje, patenty albo po prostu udziały. Czyli mówimy o sytuacji, kiedy aktywa spółki są zamieniane na gotówkę, na cash, czyli bardzo miłym, najczęściej nie tym takim tragicznym rozumieniu tego słowa jak w Polsce, tylko tak jak to na świecie się rozumie, takim no, pozytywnym, że nareszcie żeśmy zapracowali, że zamieniamy nasze aktywa na gotówkę. I wtedy rzeczywiście jest tak, jak powiedziałem w mojej prezentacji, no, nie może być doprowadzone do sytuacji, kiedy, jak wspomniałem, w fundusz włożył powiedzmy tam ten milion czegokolwiek, bo to nie było milion dolarów czy złotówek w spółkę, otrzymał za to powiedzmy 40%, ale potem po likwidacji okazuje się, czyli po upłynnieniu, po sprzedaży fundusz nie otrzymał swojego włożonego kapitału zwrotnie, a founderzy, czyli ten kapitał intelektualny otrzymał znaczącą kwotę i zawsze żartowałem sobie w ten sposób, że potem w jednym barze piją obie strony, tylko jedna z radości, druga z rozpaczy. To nie jest sytuacja, którą Rafał nazwał win to win, czyli gra jak gdyby o sumie niezerowej. Dlatego te zapisy zabezpieczają przed taką sytuacją. Tak, no tutaj znów bardzo ważne jest, żeby rozumieć sens ekonomiczny każdej, biznesowy każdego z tych zapisów. Jeżeli na chwilę wyjdziemy poza strukturę prawną inwestycji, to fundusz daje pewną, przepraszam za określenie, kupkę pieniędzy przedsiębiorcy, żeby rozwijać wspólne przedsięwzięcie, oczekując właśnie no, określonej stopy zwrotu współ jakby proporcjonalnie do ryzyka, które na siebie przyjmuje, a inwestując w spółki na wczesnym etapie rozwoju, przyjmuje na siebie duże ryzyko, no bo część wiadomo, że część przedsięwzięć po prostu nie wyjdzie. Ta właśnie instytucja Preferred Shares, o którą zapytałaś, o której Zygmunt opowiedział, zmierza do zaadresowania właśnie tego problemu, prawda? Bo wyjście z inwestycji, czy jakby spieniężenie spółki może nastąpić w kilka różnych sposobów, prawda? Może nastąpić poprzez zbycie akcji czy udziałów przez wszystkich akcjonariuszy, ale także na przykład poprzez zbycie aktywów spółki w formie przedsiębiorstwa, czy nie w formie przedsiębiorstwa, jakkolwiek. I wtedy też na końcu dnia mamy wehikuł, w którym jest określona masa pieniędzy, tak? No i tutaj chodzi o instrument, który prawnie zapewnia inwestorowi uzyskanie przez niego stopy zwrotu, także w przypadku takiej metody wyjścia z inwestycji. Z jakich umownych zabezpieczeń interesu inwestor najczęściej korzysta w praktyce? Zygmunt. Powiem tak, w praktyce to rozumiem, że za wszystkich, bo wszystkie są przestrzegane. Może o tym gdzieś później uda się porozmawiać, jak często do tych umów zaglądamy. Natomiast wydaje się, że może warto byłoby wspomnieć o jednym, który jest dla nas wszystkich istotny. To jest to, że fundusz jest instytucją finansową, tak? My dajemy kapitał, ten kapitał monetarny, ale sam biznes, samo przedsiębiorstwo, sam startup jest prowadzony, zarządzany przez foundera, przez przedsiębiorcę.
Dla nas on jest osobą najważniejszą i tam w tych mądrych książkach o Venture Capital piszą, że są trzy ważne powody inwestycji. Jakość foundera, po drugie jakość foundera, po trzecie jakość foundera. W związku z tym, skoro my tak ważne, tak dużo na ten temat mówimy, to i w umowie inwestycyjnej zabezpieczamy się na taki wypadek, że my wspieramy konkretną osobę. Nie można jej podmienić. Dlatego, że to ta osoba się wiąże ze swoim pomysłem, ze swoją innowacją i takim zapisem praktycznym w umowie jest lock-up, tak? Czyli zapis, który mówi tak, no kolego, my zostajemy twoim wspólnikiem, dajemy ci pieniądze, ale my wspieramy ciebie i nie bardzo chcielibyśmy, aby za te parę miesięcy okazało się, że podmieniłeś się z ciocią albo z jakąś tam z człowiekiem z mafii wietnamskiej. I zostaliśmy partnerami, gdzie ktoś nagle inny zarządza tą spółką. Myśmy tobie zaufali, tobie zawierzyli, w związku z tym umówiliśmy się, że dopiero możesz ty sprzedać swoje udziały, kiedy my wyjdziemy albo robimy to wspólnie. I to jest chyba, to akurat jest chyba zrozumiałe przez wszystkich założycieli, no bo przykładowo jedna ze spółek startupowych wspieranych przez PARP, czyli Audioteka, której dla nas Marcin Beme jest jej założycielem. On to wymyślił, uruchomił, założył i nie bardzo sobie wyobrażam sytuacji, w której Marcin by swoje udziały sprzedał, a my byśmy w spółce zostali z kimś innym prowadzącym tą spółkę, nawet chociażby to był jakiś wspaniały inny przedsiębiorca. Umowa jest taka, my wspieramy, ale też i ty prowadzisz tą spółkę tak długo, dopóki my w tej spółce jesteśmy. Na tym polega istota zapisu zwanego lock-up. Tu, jeśli chodzi jeszcze o te najczęściej wykorzystywane postanowienia, to jest tak, że z jednej strony ważna jest świadomość istnienia poszczególnych zapisów, no bo w ekstremalnym ujęciu, jak często się z nich korzysta, no to można powiedzieć, jak często się jest w sądzie. No wszyscy mają nadzieję, że nigdy nie będzie się w sądzie, tak? Natomiast ta umowa tworzy pewne ramy współpracy, tworzy wzajemne prawa i obowiązki i często spotyka się z takim określeniem, że dobra umowa to jest taka, którą się wrzuca do szuflady, już nigdy później się do niej nie sięga. No, ja akurat nie zgadzam się dosyć zasadniczo z tym stwierdzeniem, ponieważ dobra umowa to jest taka, którą strony, jak powiedziałem wcześniej, rozumieją i której strony przestrzegają. I teraz taka umowa zawiera określone procedury współdziałania stron i przedsiębiorca musi mieć świadomość, że wraz z przyjęciem pieniędzy od funduszu inwestycyjnego przyjmuje na siebie także określone zobowiązania do przestrzegania określonych procedur i to może być coś nowego, prawda? No bo nagle mamy kogoś, wpuszczamy kogoś nowego do swojej sypialni, kto nam mówi, że tam, nie wiem, koszulki muszą być ułożone ładnie z lewej strony, a majtki z prawej strony, a skarpetki mogą być w innej szufladzie niż dotychczas je trzymaliśmy, prawda? No i to wymaga pewnej takiego mentalnego pogodzenia się z tym, ale także pogodzenia się nie tylko na takim jakby poziomie, że robię to, bo muszę, tylko dobrze, żeby dostrzec w tym jakąś wartość, prawda? Czyli rzeczywiście, aha, jeżeli ja te swoje rzeczy rozstawiam i będę je trzymał w takich kubkach czy w takim porządku innym niż dotychczas, to rzeczywiście to wytworzy jakąś wartość. Będzie mi się łatwiej funkcjonować, będę miał więcej czasu, żeby rozwijać spółkę, prawda? Będzie lepsza komunikacja, przekaz informacji między stronami, prawda? Więc jakby tu jest ważne ze strony, jak powiedziałem, ze strony przedsiębiorcy, żeby jakby wykonywać te procedury także dla własnego bezpieczeństwa prawnego, prawda? Po to, żeby nikt później nie mógł zarzucić, że nie uczestniczyło się w posiedzeniach zarządu czy w posiedzeniach rady nadzorczej, prawda? Ale także wydaje mi się, dla funduszu, ponieważ egzekwowanie tych procedur, które się wynegocjowało przy stole podczas właśnie rozmów o umowie inwestycyjnej, jakby pomaga narzucić pewną taką wzajemną dyscyplinę utrzymania pewnej właśnie higieny wymiany informacji, raportowania, bieżącego nadzoru nad sposobem wykonania inwestycji, prawda, w której się przez przedsiębiorcę, którym się powierzyło swoje środki. Nie śmiałbym uzupełniać wypowiedź wyczerpującą Rafała, ale jeszcze inny aspekt chciałbym naświetlić. Jako fundusz międzynarodowy z naszą misją, która polega na tym, że my inwestujemy w polskie technologie, które dają się wyciągnąć później globalnie, na rynki globalne, mamy świadomość, że nasze finansowanie jest ostatnią najprawdopodobniej rundą finansowania, tylko kolejną to będą już inwestycje międzynarodowych funduszy amerykańskich, międzynarodowych, które zaprosimy do spółki. I do czego zmierzam?
dlatego te nasze umowy są zgodne z standardem, ze standardami tymi, które inwestorzy znają z Doliny Krzemowej, z Izraela, z Wielkiej Brytanii. Bo jak oni następnie przyjeżdżają do tej spółki i oglądają, robią tak zwane due diligence prawne, oglądają historię dokumentacji, to patrzą i widzą, oj, no na 9 stronie mamy taki zapis, ono jest całkiem jak i u nas. Na tej stronie widzą, że jest tak jak i u nas. Po prostu czują się, jakby inwestowali w spółkę, która jest zarejestrowana w San Francisco. Oni po prostu mają umowę w formie i formacie anglosaskim, według zbieżną z tamtym prawem, z tamtą kulturą, z tamtymi zwyczajami, z tamtą nomenklaturą. I to jest też może ostatnie też wytłumaczenie w tej części mojej wypowiedzi, dlaczego my umowy zawieramy w języku angielskim. Dlatego, że chcielibyśmy, żeby ten docelowy kolejny inwestor po prostu rzeczywiście czytał ją po prostu po swojemu, tak jakby ta spółka była i funkcjonowała w Stanach Zjednoczonych. Rafał, chciałam jeszcze wrócić do tematu, który już poruszyłeś przed chwilą, do zasad corporate governance. A mianowicie, w jakim zakresie fundusz sprawuje nadzór, być może to jest zbyt mocno powiedziane, w jaki sposób fundusz kontroluje i monitoruje wszystkie procesy, które się odbywają w spółce, jak zarząd kieruje spółką, jak to wygląda? To jest bardzo dobre pytanie i w jaki sposób sprawuje nadzór jest bardzo dobrym określeniem, bo to dokładnie o to chodzi, tu chodzi o nadzór. Musimy pamiętać, że wydaje mi się, że w większości wypadków fundusz Venture Capital jest akcjonariuszem czy wspólnikiem mniejszościowym w spółce. I jak to Zygmunt powiedział, to jest inwestycja tyleż w sam pomysł, ile w osobę założyciela. Oczekiwanie jest takie, że ten założyciel będzie ciężko, intensywnie jakby pracował po to, żeby zwiększyć właśnie wartość spółki, wartość inwestycji w zarządzie. Czyli ogólnie fundusz nie zakłada, że będzie sam tę inwestycję prowadził. To jest pewna reguła ogólna, no bo w określonych sytuacjach może być potrzeba wsparcia jakimś dyrektorem finansowym czy kimś. Natomiast ogólnie jakby prawa funduszu zabezpieczone są właśnie na poziomie nadzoru nad poczynaniami zarządu. W przeważającej, jeśli nie w każdym przypadku, powoływana jest rada nadzorcza. I w tej radzie nadzorczej fundusz ma swoich przedstawicieli bądź swojego przedstawiciela. I prawnie odbywa się to w ten sposób, że jest określony katalog czynności, które wymagają dla swojej ważności zgody Rady Nadzorczej. To jest zapisane w umowie inwestycyjnej, to jest później zapisane w umowie spółki bądź statucie spółki. I to są różnego rodzaju właśnie bądź czynności, które wymagają zgody Rady Nadzorczej, bądź też określone obowiązki nałożone na zarząd, na przykład regularnego raportowania, przedstawiania sprawozdań właśnie z działalności operacyjnej, z wyników finansowych w danych okresach, miesięcznych, kwartalnych, jakkolwiek strony sobie to postanowią. I właśnie później są ta grupa czynności, które wymagają zgody Rady Nadzorczej. To przeważnie to są postanowienia dotyczące albo zawierania transakcji, czy dokonywania czynności przekraczających większą, jakoś określony w umowie inwestycyjnej poziom. To mogą być także czy czynności, czy zdarzenia, które nie są uwzględnione w biznesplanie. Jakieś coś, o czym strony wcześniej nie pomyślały, a coś, co może mieć istotne znaczenie dla spółki, dla przepływów finansowych. To mogą być czynności dokonywane z podmiotami powiązanymi, nie wiem, z krewnymi członka zarządu, prawda, czy z jakimiś spółkami innymi należącymi do innych akcjonariuszy. Ogólnie chodzi o pilnowanie tak zwanego leakage, czyli żeby te pieniądze, które są w spółce, które mają jakby pracować w ten sposób, żeby ta spółka, no, żeby jej wartość rosła, żeby nie były wykorzystywane w sposób nieefektywny. Żeby nie kupowali Mercedesa, no i oczywiście te przynajmniej nie od razu. I żeby oczywiście te czynności, o których tutaj wspominałem, one wymagają zgody Rady Nadzorczej, w tym zgody prawidłowo zaproszonego i obecnego na posiedzeniu przedstawiciela funduszu w Radzie Nadzorczej, bądź przedstawicieli, to już w zależności ilu ich jest. Pytanie dotyczące również zasad corporate governance, tylko w innym przypadku. Jeżeli spółka nie rozwija się w taki sposób, w jaki spodziewano, że będzie się rozwijała w momencie, kiedy umowa była zawierana, jakie kompetencje fundusz może zastosować, Zygmunt? Płakać, kasować inwestycje.
Tak naprawdę mając mniejszość w spółce mamy tylko takie prawo, powiedziałbym, nieaktywne, nie bardzo możemy coś zrobić, możemy sobie najwyżej przed czymś powstrzymywać. Jeżeli spółka się nie rozwija tak jak planowała, co jest właściwie naszym chlebem dnia powszedniego, bo to na tym polega venture capital, że zakładamy, że jakaś część po prostu z tych inwestycji się nie uda. No ale ona się może nie udać z dwóch powodów. Jedno dlatego, że po prostu źle oszacowaliśmy produkt albo rynek i wtedy zostajemy przyjaciółmi z założycielami i najprawdopodobniej oni zaraz, jeżeli mają innowacyjną duszę, wymyślą nowy produkt, nową spółkę i jeszcze będą milej u nas widziani, bo już kobieta z doświadczeniami, to że tak powiem, jest jak gdyby ma już większą wiedzę na ten temat, co i czego robić nie wolno, więc to jest też pewna cecha no, cenna, tak, u założyciela, że już raz mu się nie udało. Oczywiście jest druga część sytuacji, kiedy ktoś próbował wykorzystać środki, no i delikatnie mówiąc, oszukać, tak. No ale tutaj ja zakładam, że takiej sytuacji w Polsce w ogóle nie ma i nie zdarza się, także nie wiem, czy jest sens w ogóle ją dyskutować. Jeśli jeszcze może uzupełniając, to pomijając jakieś zupełnie szczególne wypadki, tragedie i tak dalej, to nie jest tak, że dziś jest dobrze, a jutro jest jakiś, ta spółka leci na łeb i na szyję, tylko przeważnie jakby upadek ma swoją jakąś tam historię. Tak? I tutaj jest to znaczenie tych wszystkich zapisów umowy inwestycyjnej, umowy spółki o sprawozdawczości, po to, żeby wszyscy wspólnicy, w szczególności poprzez swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej, mogli odpowiednio zareagować, prawda? Żeby zwrócili uwagę, ok, tutaj te wskaźniki są nie takie, jakie zakładaliśmy, odchylenie jest takie, dlaczego tak jest, drogi zarządzie, także uświadomi zarządowi, co jest nie tak i co można spróbować zrobić, żeby to poprawić. To jest w ogóle w mojej opinii taka jakby dodatkowa wartość, którą wnosi inwestor kapitałowy, mianowicie wnosi swoją wiedzę, swoje doświadczenie w zakresie, no w tych obszarach, w których dany przedsiębiorca może tego doświadczenia jeszcze nie mieć. Prawda? On może być genialnym wynalazcą, natomiast może nie mieć, nie wiem, doświadczenia w finansach na przykład, prawda? Albo w sprzedaży. I jeżeli poszczególne aspekty działalności spółki są nie takie, jak oczekiwano, no to zakładając, że wszyscy chcą, żeby to przedsięwzięcie się powiodło, no to są określone procedury, żeby właśnie doradzić zarządowi, wskazać mu pewne jakieś tam metody, które może obrać, żeby tę sytuację poprawić. A jeżeli to się nadal nie powodzi, no to można te procedury jakby wszczynać coraz bardziej takie, no, bardziej konkretne. Nie wiem, być może część aktywów spółki należy sprzedać, być może należy zmodyfikować, nie wiem, bazę klientów czy profil, do których który się stosuje, prawda? Natomiast no, podstawowa inwestycja, jak powiedział Zygmunt, jest dokonywana w zarząd. Niektóre umowy inwestycyjne zawierają postanowienia w tej ekstremalnej sytuacji, pozwalające na zmianę zarządu, no ale to już zupełnie w ekstremalnych sytuacjach awaryjnych, czy złamania prawa, prawda, to raczej są sytuacje bardzo szczególne i nietypowe. Czyli kontekst biznesowy i interes funduszu powoduje to, że jednak te kryteria biznesowe i wspólny interes w większości przypadków powoduje, że ten nadzór nie jest dotkliwy dla przedsiębiorców. Mam nadzieję, nie wiem czy podzielaną przez założycieli, że nawet porządkuje ich biznes i oni sami widzą, że w uporządkowanym czasami świecie bez utraty takiego innowacyjnego parcia do przodu po prostu łatwiej się osiąga sukces. Ostatnie pytanie też dosyć konkretne, ale pewnie interesujące wielu przedsiębiorców, dotyczące zasady niewypłacania dywidendy jednego z postanowień umowy. Co się dzieje, jeżeli spółka się rozwija w taki sposób, jak inwestor oczekuje i w taki sposób, który satysfakcjonuje przedsiębiorcy, czyli się rozwija dobrze i przedsiębiorca by chciał mieć z tego jakąś korzyść i inwestor chciałby w jakiś sposób wynagrodzić przedsiębiorcę za to, że się rozwija w taki sposób, jak każda strona oczekuje. Czy są jakieś mechanizmy pozwalające na takie premiowanie founderów?
Po pierwsze, taki częsty zapis u nas występuje prawie zawsze, właściwie zawsze, to jest no, informacja, że nie wypłacamy sobie dywidendy wszyscy, bo to nie jest kwestia tego fundera, ale wszyscy jako spółka z jednego zasadniczego powodu. Jeżeli wierzymy w tą spółkę, wierzymy, że ona ma mieć dynamiczne wzrosty i potrzebuje kapitałów, żeby te wzrosty sfinansować i osiągnąć, to wypłacanie dywidendy jest troszeczkę kuriozalne i niezrozumiałe, bo z jednej strony fundusz miałby wpłacić powiedzmy 1 000 000 zł, żeby za rok otrzymać, nie wiem, 100 tysięcy złotych dywidendy, jeszcze ją opodatkować. Z kolei wierząc w to, że zarząd wie, że te 100 tysięcy złotych dywidendy, której by nie wypłacił, to pozyskałby jeszcze trochę rynku, nowych klientów i wzrost wartości spółki dla jej akcjonariuszy, co jest naszym absolutnym celem. W związku z tym wydaje się, że po prostu biznesowo, to nie chodzi o prawnie, tak, tylko biznesowo nie widzimy najmniejszego sensu jako fundusz, żebyśmy wypłacali sobie w okresie najbliższych lat, tak, 3-5 lat, dywidendę ze spółki, która jest spółką wzrostową, która po prostu nie jest to IBM, który już zamiast wzrostów wypłaca dywidendy, tylko my wierzymy w to, że każdy grosz, nawet trzeba będzie dosypać do spółki, doinwestować ją, każda złotówka przekłada się na więcej niż złotówkę wzrostu wartości dla akcjonariuszy. I tutaj wspólne postrzeganie nasze, czyli jako funduszu i założyciela, że moja wartość leży we wzroście wartości moich udziałów w spółce, a nie z stopy wypłaty dywidendy, jest chyba na tyle oczywista i jasna, że nawet nie wiem, czy byłbym w stanie jak gdyby tutaj tłumaczyć więcej na ten temat. Rafał, zgadzasz się ze mną? Zgadzam się absolutnie, to znaczy to jest właśnie kwestia efektywnego wykorzystania pieniądza i to pewnie, to też tak naprawdę trzeba bardzo jasno powiedzieć, że zwrot na zainwestowanym kapitale, co do zasady, przynajmniej w tych spółkach na wczesnym etapie rozwoju, nie jest przez wypłaty dywidendy. On jest przez reinwestycje, no i gdzieś tam na końcu dnia sprzedaż akcji bądź rozwodnienie, czy częściową sprzedaż, całkowitą sprzedaż akcji przez fundusz w jakiejś tam kolejnej czy kolejnych rundach finansowania i także przez założyciela, prawda? No bo to jest jakby to rzeczywiście, to jest spółka, to jest jazda na wspólnym jakby, na wspólnym wehikule, na wspólnym wózku, no i wszyscy chcą, żeby ten wózek miał paliwo do szybkiej jazdy. Czym jest to paliwo? No paliwem jest gotówka. Więc jeżeli spółka ma gotówkę, to nie jest efektywne, żeby nie powiedzieć, jest bez sensu, żeby ją wypłacać, tylko lepiej, żeby ją właśnie dosypać do ognia, żeby ta spółka się jakby we właściwym kierunku rozwijała. Natomiast to nie oznacza oczywiście, że nie istnieją metody nagradzania czy motywowania, prawda, zarówno samego założyciela, przedsiębiorcy, jak i kluczowych pracowników, prawda, czy to poprzez opcje na akcje, czy opcje na udziały, opcje na akcje przyznawane za osiągnięcie określonych, jak się mówi, kamieni milowych, czy wyników osiągnięć, tak, założonych w biznesplanie, czy z innego tytułu. To jakby jest cały szereg systemów motywacyjnych, które właśnie mają powodować tę zgodność interesu, prawda, że wzrost wartości spółki jest odczuwalny nie tylko dla funduszu, ale także dla przedsiębiorcy, czy to poprzez wzrost jego akcji jako akcjonariusza, czy to poprzez jego rolę w zarządzie. Rafał, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, Zygmunt, za interesującą dyskusję. Państwu dziękuję za uwagę i serdecznie zapraszamy na kolejne webinarium, które odbędzie się w przyszłym miesiącu. Dziękuję.